serdecznie, tak mam nadzieję, że zaskakujących. Bardzo Państwa serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie i myślę, że też dziękuję za to, że w tym projekcie Kongres Polska, Wielki Projekt, jest debata poświęcona wsi, rolnictwu w takim kontekście centrum peryferii, co bardzo mnie ucieszyło, bo właśnie to pozwala mi tak sformułowany temat poprowadzić, ale muszę się jednak wytłumaczyć z tego, jakby to powiedzieć, może nadmiernego nieumiejętności ukrywania emocji, tak bym powiedziała. Ale rzeczywiście jest coś niezwykłego, myślę, że Pan nie był tego świadom, jeśli można. Jak dalece traktował Pan wieś jako miejsce, w którym prowadzi się mniej więcej takie działania jak znaczy coś między zakładem pracy a ekspertami psychologii społecznej, czyli bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby można było sformułować tezę poznajmy motywację mieszkańców miast i wybierzmy kilka i eksperymentujmy. To jest rzeczywiście taka wizja, w której inżynieria społeczna w stosunku do wsi i do rolnictwa wydaje się jak nienaturalna. Myślę, że nie miałam w pełni świadomości, jak bardzo traktuje Pan mieszkańców wsi i rolników jak taką grupę, która jest między terapią, psychologią społeczną, a zarządzaniem nawet nie w korporacji, bo tam się już o bardzo wielu takich miękkich kategoriach opowiada. I proszę wybaczyć, to temu było, te moje komunikaty poza zawerbalne temu sprzyjały, bo tak sobie myślałam, ja przepraszam za szczerość, bo jestem z pokolenia Solidarności. Po co myśmy się bawili w tą zabawę likwidowania państwa, które eksperymentowało na społeczeństwie, zarządzając ogólnie wszystkim, nie tylko wszystkim, kiedy na naszych oczach młode pokolenie po prostu bez Armii Czerwonej, przepraszam, rosyjskiej podlegnicą i bez Szwecji, która na 24 godziny zatrzymuje bez nakazu, po prostu dalej chciało eksperymentować. Może już nie, ja wiem, proszę wybaczyć, ale musiałam się wytłumaczyć z tych być może przesadnie odbieranych planów, ale nie ukrywam, że jest w tym pewien teraz już na poważnie, jest w tym pewien merytoryczny pretekst i z Panem się zgadzam, z Panami. Tym pretekstem jest chociażby wspólna polityka rolna, czy cały unijny program wspierania obszarów peryferyjnych, w których to obszarach peryferyjnych, no niewątpliwie wieś i rolnictwo są peryferiami peryferii, no tak by to można powiedzieć. I w tym sensie, jeśli się wydatkuje środki finansowe z budżetu kraju czy Unii Europejskiej, to taka skłonność do tego, żeby pomyśleć, jak w związku z tym panować nad motywacjami, jak kierować się zachowaniami ludzi, może się pojawić i być może to jakby jest nieuchronna tego konsekwencja. Ja chciałam powiedzieć, że jestem osobą, która wprost, wyraźnie i zdecydowanie, bez żadnej kokieterii, którą większość zajmujących się wsią, a nie związanych z rolnictwem ludzi, stosuje, jak mówię, o wspólnej polityce rolnej z prymasem, mieszaniną niechęci i lekceważenia. Ja jestem wielkim zwolennikiem wspólnej polityki rolnej. Uważam, że to był genialny pomysł tworzącej się Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej. To jest rzeczywiście najbardziej racjonalny sposób tworzenia takiego instrumentu ekonomicznego, który pozwala bardzo szczególną działalność gospodarczą, którą jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ja nie będę na ten temat długo mówić, ale wystarczy się zastanowić, jak wysokie stawki trzeba by płacić za ubezpieczenie gospodarstw rolnych w Polsce komercyjne, gdyby nie było dofinansowania. Kto byłby i jakie firmy ubezpieczeniowe by się w ogóle zgodziły na komercyjne obsługiwanie, całkowicie komercyjne obsługiwanie gospodarstw rolnych w sytuacji, w której takie, a nie inne społeczeństwo potem płaci za żywność, którą trzeba sprzedać po takiej cenie, żeby gospodarstwo miało zysk. Więc albo to się kończy sprowadzaniem żywności z Chin, tak, albo z południowej Ameryki, tam gdzie jeszcze są
wielkie laty fuga, bardzo tania siła robocza, no już na niewolników w południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych i na Boba Pańszczyźnianego liczyć nie można. Więc no, szczególnie w Europie nie wypada utrzymywać ludzi produkujących żywność na takim poziomie nędzy, jak to zwykle bywało w różnych etapach rozwoju naszej cywilizacji. A równocześnie odpowiadając za wspólnotę w Europie przynajmniej, którą w własnym państwie traktujemy nie tylko jako wyborców, ale jako obywateli, no to chcemy, żeby ta żywność była tania i chcemy, żeby była bezpieczna i chcemy, żeby była zdrowa. Mechanizm płatności bezpośrednich i wspierania produkcji rolnej daje taką szansę, bo to nie jest tak, że interesariuszami wspólnej polityki rolnej są tylko rolnicy, denerwujemy jeden mikrofon niepotycznie. Tak? Dobrze, będziemy próbować tak, pamiętajmy niszczą. Otóż to jest interesariuszami polityki rolnej jesteśmy my jako konsumenci, bo dzięki temu mamy tę gwarancję żywności, bo to też nie jest taki problem, to nie jest towar jak podkoszulek czy but, tak? To jest żywność. To jest coś, co od małych dzieci po starszych ludzi jest towarem bardzo szczególnym. Mało tego, jeżeli żywność jest droga, to bardzo polaryzujemy dystanse społeczne. Tak? Znaczy, jeżeli jakimś dużym grupom społecznym brakuje pieniędzy na utrzymanie rodziny w tak podstawowym towarze, jakim jest żywność, to znaczy, że mamy dramatyczny problem społeczny. I oczywiście możemy to rozwiązywać charytatywnie i za nowymi obiadami i kartkami, co też jest finansowane z budżetu, ale obniżamy wtedy motywację ludzi biednych, którzy zamiast mieć poczucie, że stać ich na żywność, zaczynają w tych wielkich miastach i metropoliach postrzegać samych siebie klientów pomocy społecznej. A to obniża motywację i do przedsiębiorczości, i do innowacyjności, i do kreatywności i tak dalej. No proszę, może starannie wykształcona i z małego miasta, mimo to jakoś trzyma ten mikrofon. Bo jest zielony, czyli wiejski, dobrze. Otóż tak, dziękuję. Ja odpowiadam, jestem głęboko przekonana, że mechanizm wspólnej polityki rolnej jest mechanizmem, który rozwiązuje autentyczne problemy nas wszystkich, a nie rolników. I że jest najlepiej wymyślonym z punktu widzenia po pierwsze specyfiki rolnictwa, bardzo ryzykownej, ale także, ja bardzo przepraszam, ale wszystkie nasze pomysły na przykład na to, żeby powiększać gospodarstwa przez migrację ludzi z regionów południowych, gdzie gospodarstwa są małe, do terenów, gdzie po wielkich gospodarstwach pionierowskich można tą ziemię wydzierżawić, kończyły się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że rolnictwo to jest miejsce w przestrzeni społecznej, w którym ziemia człowieka wiąże gwarą, kulturą, tradycją. Jeśli chcemy to mieć, bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że wszyscy zamieniamy się, prawda, w jeden wielki koncern produkcyjny, i sektor rolny, to mieszkańcy wsi to są po prostu pracownicy. Tak, to, ja takie pomysły pamiętam, znaczy pamiętam tak, nawet takiego ministra, który chciał takie rury z mlekiem prowadzić z wielkich mleczarni położonych gdzieś tam, znaczy wielkich gospodarstw rolnych na ziemiach zachodnich pod Warszawę, tak, te rury miały tam. To jest możliwe oczywiście, ale wracając na serio do problemu. Więc rzeczywiście jest tak, że wieś i rolnictwo to jest takie miejsce, w którym mamy specyficzną działalność gospodarczą, która wraz z rozwojem gospodarczym, proszę Państwa, ja przepraszam, że powiem to tak zwyczajnie, jak stajemy się coraz bardziej zamożni, to wymieniamy częściej bardzo wiele rzeczy, samochody, meble, ubrania i mieszkania, natomiast nie zjadamy dwóch kotletów schabowych dziennie. Znaczy nie zapewniamy wzrostu dochodów rolniczych, ponieważ w gruncie rzeczy poznajemy zamożność po tym, że coraz większa pula środków w budżecie domowym zostaje na konsumpcji nierolniczych, czyli a jakość żywności. To jest właśnie to, za co płacimy we wspólnej polityce rolnej. A Europa wymyśliła ją po to, żebyśmy nie jedli takiego mięsa, w którym procent mięsa w wędlinie to jest mięso 2 a 7, tak? Tylko żeby tam było między 17 a 30, powiedzmy. Nie, tak jest tak źle. Więc proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że nie można w tych problemach
rozmawiać, jeśli się nie ma świadomości, że mówimy o czymś szczególnym i specyficznym i do działalności rolniczej nie da się przykładać rynkowych kategorii. Pan Jan z Filip był łaskaw powiedzieć, wieś nie jest zarządzana regułami rynkowymi. Ja sobie natychmiast pomyślałam, miasto jest zarządzane regułami rynkowymi i o moim Instytucie Panowskim, o moim domu i o paru innych rzeczach i roześmiałam się, kochani. No dobrze. I kilka słów o wsi, bo jednak im zacznę mówić o tych problemach, o których chciałam powiedzieć, to jeszcze, jeśli Pan pozwoli, to powiem tak. Rzeczywiście między na poziomie liczby mieszkańców było nas po połowie, to koniec lat 60. W mniej więcej w 1980 roku ustabilizowaliśmy się na poziomie 38% mieszkańców wsi w naszej wspólnocie i od kilku lat mamy w tej chwili tendencję rosnącą. To znaczy bilans migracji między miastem a wsią jest taki, że w tych przepływach jest kilkanaście tysięcy więcej mieszkańców wsi. Tak, i mamy już w tej chwili 40. Czy to jest coś egzotycznego? To jest mniej więcej procent, taki procent mieszkających na wsi obywateli, to jest mniej więcej tak jak Grecja, Włochy, Austria, Irlandia, Hiszpania, Portugalia. Nie jest to rzecz kompromitująca, bo usłyszałam w Pana wypowiedzi niestety. Czy całe szczęście już nie jesteśmy społeczeństwem miejskim? Natomiast oczywiście jest problem rolnictwa i miejsca rolnictwa zarówno jako źródła dochodów na obszarach wiejskich, jak i w ogóle. No to jest troszeczkę tak, ja wrócę tutaj do wspólnej polityki rolnej, że przed wejściem do wspólnej polityki rolnej przez polską prasę i media przelała się fala nieprawdopodobnie niemądrych wypowiedzi na temat tego, jak straszliwym zagrożeniem dla polskiego rolnika są płatności bezpośrednie. Upili się. Przepije, zmarnuje, klęska, a jeśli nawet nie, to nic się w polskim rolnictwie nie zmieni, ponieważ te płatności szykują człowieka do ziemi i ani nam się struktura agrarna nie poprawi, ani modernizacja nie będzie następowała, przecież dostanie za darmo pieniądze. No więc po wejściu do Unii Europejskiej co się zmieniło? Po pierwsze, po 2004 roku, kiedy zdarzył się nieprawdopodobny cud i polskie elity zostały przez Unię Europejską zmuszone do tego, żeby własne peryferie potraktować poważnie, czyli rolników i obszary wiejskie, bo tego same na pewno, tu się zgadzam, jeśli chodzi o elity polityczne, ale nie te rolnicze, tylko pozarolnicze, nigdy by się dobrowolnie na takie projekty jak polityka spójności, solidarności i wspólna polityka rolna, które funkcjonują w Unii Europejskiej, nigdy by się na nie nie zdecydował. Wystarczy przeczytać Polska 2030, żeby zobaczyć, że polaryzacja polskim elitom politycznym idzie rewelacyjnie z dyfuzją, jest troszeczkę gorzej. I nawet się jakby z tego cieszą, mówiąc, że ta polaryzacja wzmacnia motywację, prawda, do zarabiania pieniędzy. No dobrze. Ale wracając jeszcze do tego 2004 roku. Przed 2004 rokiem statystycznie na wsi, to ja mówię w tej chwili w oparciu o badania socjologiczne, deklarowało wyłącznie lub głównie, tak powiem, pozyskiwanie dochodów z gospodarstw rolnych. Witamy Pana Eurodeputowanego. Czy ja mogę mówić dalej, a Pan tak pamięci, proszę. Otóż to było mniej więcej 50 parę procent. Już w 2007 roku 30 parę procent mieszkańców wsi ma główne lub dodatkowe źródło rolnictwo. Co to znaczy? To znaczy, że wolny, ale konsekwentny proces traktowania rolnictwa jako źródła dochodu, czyli powiększania gospodarstwa, rozpoczął się. To, że na wsi w rolnictwie nie ma rewolucji, to i dzięki Bogu, ponieważ żadne takie perturbacje nie są nam potrzebne w miejscu, które absorbuje i jest taką gąbką i zawsze było i jest, która wchłania kryzysy gospodarcze, które dzieją się poza tym. Poziom bezrobocia, możliwość znalezienia pracy. Wieś daje być może biedne, czasami bardzo biedne, ale bezpieczne i godne przetrwanie sytuacji, w której pracy nie ma. Godne w tym sensie, że do otoczenia jest także biedne. A poza tym, jak powiadam, nie stoi się w kolejce, nie korzysta się z noclegowni na dworcu i nie stoi się w kolejce do darmowej jagodarni, ponieważ ma się ziemię i ma się poczucie, że nawet na tym poziomie biedy
ta autonomia, te motywacje, ta przedsiębiorczość są oparte o jakąś własność, niewielką, własny dom i możliwość, jak to zawsze bywa, wyprodukowania żywności na samozaopatrzenie. Więc ten proces, który miał nie nastąpić, a więc proces zmian nastąpił. Ja chcę Państwu powiedzieć, Pan był łaskaw, Pan Jan Filip, wspomnieć o tej nadwyżce. No tak, nie da się ukryć, że mimo różnych zabiegów ze strony Rosji, które miały, które używały zawsze w stosunku do nas nie tylko gazu, ale tego, że blokowały eksport naszej żywności na swoje rynki, wiedząc, że to wywoła kłopoty z bycie żywności, ale także nastroje na wsi, okazały się już prawie nieskuteczne, ponieważ myśmy odnaleźli się, znaczy polskie rolnictwo odnalazło się znakomicie na rynkach europejskich, eksportujemy makarony do Włoch, sery do Francji, co wydaje mi się wyczynem niebywanym, nie mówiąc o przetworach mlecznych, które rzeczywiście już nie tylko surowce, ale właśnie żywność przetworzona znakomicie tam się odnajduje i mamy nadwyżkę, czyli polskie rolnictwo zarabia na rynku. No i co jeszcze powiedziałabym ważnego, z tych takich idiotyzmów, przepraszam, z tych takich mało mądrych zdań, które przed wejściem do Unii Europejskiej pojawiały się w debacie publicznej, były też takie, że głupi sobie kompletnie nie poradzą. To w ogóle te pieniądze, oni zaczną z nich korzystać. Absorpcja środków unijnych i to nie tylko tych prostych płatności bezpośrednich, chociaż one też wymagały jednak najpierw opanowania techniki wypełniania formularzy, podawania ich. Ale myślę tutaj o SAPARCIE, który był przedakcesyjny, a także potem tych trudniejszych programach modernizacyjnych po wejściu do Unii. To była absorpcja na poziomie SAPARCIE na poziomie 130%, czyli trzeba było potem po wejściu do Unii jeszcze te 30% znaleźć i przekazać rolnikom. Co przy Funduszach Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności było na poziomie kilku, kilkunastu procent i bardzo długo się uczyliśmy. Ja wiem, że to jest trudniejsze, bo wymagało bardziej skomplikowanych inwestycji, ale uczyliśmy się z tych środków korzystać. Więc ja bym powiedziała, że bardzo współczuję moim rodakom, bo nie wiedzą o sukcesie, jakim jest wejście do Unii Europejskiej dla polskiej wsi rolnictwa. I to jest troszeczkę tak, że z programem LIDER też jest proszę, znaczy ja przepraszam, ale ja już pracuję w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa i co najmniej sześć osób w moim otoczeniu bada LIDERa i sama powadałam, to pozwolę sobie coś powiedzieć, że ten problem wygląda troszeczkę inaczej. Program LIDER jest naturalnie z drugiego filara wspólnej polityki rolnej, czyli to nie jest tak, że można tego LIDERa w metropoliach, ale on ma tworzyć nie tyle partnerstwo publiczne prawne, ile ma tworzyć sieć czy poczucie wspólnoty między małymi miasteczkami i gminami wiejskimi. I jest bardzo dobrze, jeśli wchodzą w taki pomysł na rozwój własnego, no powiedziałbym, subregionu, jakiegoś takiego małego, mikro, może mikroregionu, to jest lepiej powiedziane, w skali wiejskiej, we współpracy takie, no nie wiem, dolina czy ujście jakiś krajobrazowy. Natomiast tworzy się lokalna grupa rozwoju. Fenomen lidera polega na tym, że środki są nie przez ministerstwo dysponowane, nie przez wojewodę, tylko trafiają do lokalnej grupy działania, która wymyśla pomysły na to, co kreować, inwestować, jak przedsiębiorczość rozwijać. I to jest sytuacja, w której, żeby ta lokalna grupa działania funkcjonowała, a rzeczywiście, tak jak Pan mówi, musi być przedsiębiorca, organizacja pozarządowa i samorząd. I jest problem z liderem i muszę powiedzieć, że jest to dokładnie ten sam problem, jaki mamy z demokracją, bo w praktyce funkcjonuje lider. Mam nadzieję, że Pan się domyśla. Kuzynka wójta zakłada organizację pozarządową, a jego szwagier staje się przedsiębiorcą. I w tym sensie może się tak zdarzyć, że program LIDER jest sposobem pozyskiwania przez samorząd pieniędzy na rozwój. Ja przyznam się szczerze, że ja się na to nie obrażam. Natomiast zgadzam się, że to zakłóca nam procedury demokratyczne, dlatego że to wzmacnia, może wzmocnić w gruncie rzeczy trwałość władzy lokalnej, a o ile my mamy potworny problem, jak Państwo wiecie, na poziomie politycznym z opozycją i z rządzącymi w Sejmie i w Senacie, to proszę sobie wyobrazić, czy takich mankamentach demokracji, jakie są na poziomie centralnym, jak trudno w małych wspólnotach lokalnych, kiedy wszyscy się
lepiej znają, są jakoś tam ze sobą powiązani, stworzyć sytuację rywalizacji, kiedy wiadomo, że w samorządzie na poziomie gminy wiejskiej o silne partie polityczne, zresztą nie oczekujemy tego na poziomie samorządu, jest trudno, więc lider ma bardzo wiele rzeczywiście tych podziałów dodatkowych problemów, które sprawiają, że on nie do końca jest sukcesem i nie do końca wywołuje ten mechanizm, o którym Pan mówi. Natomiast wracając do tych niespodziewanych konsekwencji marginalizacji tego, co wiejskie i rolnicze, czego już nie powiem, bo rzeczywiście przepraszam, ale miałam poczucie, że muszę kilka dygresji do tego, co było wcześniej poczynić. Chciałabym powiedzieć tak, że problem rozwoju społeczno-gospodarczego, wtedy kiedy go rozpatrujemy w takich kategoriach centrum i peryferii, to jest problem, który dotyka bardzo wielu poważnych problemów o charakterze społecznym, ekonomicznym, politycznym, kulturowym i to są problemy, dla których nie ma jednego rozwiązania. Znaczy jako pokolenie Solidarności chciałabym, żeby tym młodszym pokoleniom przekazać moje głębokie przekonanie, że wiara w to, że każdy problem społeczno-gospodarczy ma jedno rozwiązanie, najlepiej naukowe, może już nie ma blisko z kolei nocki, ale naukowe, niszczy nam demokrację, debatę i niszczy nam racjonalność w podejmowaniu decyzji. Zawsze to jest kwestia kosztów, efektów i tego, co chcemy osiągnąć. Dopiero wybierając optymalne rozwiązanie w debacie, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy pierwszy filar, czy drugi, czy sektor wielkoobszarowy, czy ponieważ Polska wieś absorbuje kryzysy gospodarcze, to jest ważne, żebyśmy mieli te 60% gospodarstw, które może nie są dochodowe, ale tak jak do dzisiaj mówi się nie tylko w Unii Europejskiej, ale też Zasadniki mówi już nawet w Polsce, rolnictwo i wieś pełnią wiele różnych funkcji. Także, o czym Panowie nie mówili, jest to kwestia cleaningu, tego wszystkiego, co jest ochroną środowiska. To nie jest tylko kwestia bezpiecznej żywności, ale bioróżnorodności i zachowania przyrody i krajobrazu, tak żebyśmy ją mogli przekazać następnym pokoleniom. A jeżeli tak, to kosztuje, bo ochrona środowiska kosztuje. W biznesie Państwo nie macie cienia wątpliwości, że ocieplenie klimatu, prawda, może się przełożyć na niebywałe koszty. W rolnictwie, w przyrodzie, w krajobrazie, ci, którzy są strażnikami przyrody, a to są mieszkańcy wsi i rolnicy, nic dziwnego, że będziemy im za to płacić, ponieważ chcemy mieć możliwość wyboru między tym, co na jednym z krajów jest wielką metropolią, a na drugim wsią rozumianą jako miejsce w przestrzeni społecznej, związane z rolnictwem, być może w coraz mniejszym stopniu, ale z przyrodą, krajobrazem i tym wszystkim, co się z nim wiąże. No i wracając do tego problemu centrum i peryferii. To jest kwestia, której chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli wieś i rolnictwo jako peryferię względem metropolii w Polsce, dokładnie równolegle z dostrzeżeniem, że na poziomie Unii Europejskiej peryferiami jest Polska. Jesteśmy bardziej rolniczy, bardziej różnorodni, bardziej zacofani i zależni na przykład od starych krajów, starych członków Unii Europejskiej. Mówiąc krótko, w relacjach z centrum, jakim jest jądro Unii Europejskiej, to my, jako wszyscy Polacy i Polska, jesteśmy peryferiami. I wtedy uważamy za rzecz oczywistą, zarówno w sferze ekonomicznej, funduszy strukturalnych, ale także symbolicznej, że mimo iż jesteśmy peryferiami i wiemy, że centrum dominuje w kwestii informacji, komunikacji społecznej, władzy symbolicznej, że nasz rozwój jest uzależniony. Jako eksperyment, w ramach eksperymentu, rozbiory były takim eksperymentem, myśmy zobaczyli, tak, że jak centrum jest w Berlinie, w Wiedniu i w Moskwie, to ten sam naród podzielony między trzech zawodów rozwija się inaczej, ponieważ jest uzależniony od trzech różnych centrów, które funkcjonują wedle innych reguł. Oczywiście, że tak jest. Przenieśliśmy to centrum teraz właśnie już przenieśliśmy do Brukseli, jak my mamy się do Moskwy, ale to taka dygresja skrajnie polityczna. Więc wracając do takiej hipotezy, że to centrum jest w Brukseli,
oczekujemy, że jako peryferia będziemy mogli liczyć, tak, na politykę solidarności i spójności. A jak traktujemy własne peryferie? W sferze symbolicznej chcielibyśmy, żeby w Europie przyjęto do wiadomości Pakt Ribbentrop-Mołotow i Katyń. 72 lata trwało, nim w Centrum Europejskim sprawa Katynia w Trybunale Strasburgu pojawiła się jako problem. Sukces jest dalszy czwarty, powiedzmy tak. Chcielibyśmy, żeby w sferze dominacji centrum nad peryferiami, w sferze symbolicznej, nie tylko obalenie muru berlińskiego, ale być może Solidarność i Porozumienia Sierpniowe zajęły jakieś miejsce. No to ja zadam pytanie, a w stosunku do naszej peryferii, czyli wsi i rolnictwa, dopuszczamy te peryferia w sferze symbolicznej do partnerstwa i obecności w tej narracji? Nie, ja będę poważna, bo tutaj słyszę koko, spoko, tak. Nie, ja będę poważna, bo powiem tak, jak sobie opowiadamy o oporze przeciwko komunizmowi, to zaczynamy oczywiście od Poznania 56, tak? A ja zadaję pytanie, dlaczego nie pamiętamy o tym, że opór zaczął się w 46 i 47 roku, kiedy PSL, 800 tysięcy członków, był jedyną opozycyjną formacją, na którą zresztą Polacy głosowali, która wygrała wybory, ale pozwoliła sobie tutaj zanotować. Kosztowało to PSL 118 zamordowanych członków PSL-u, 147 aresztowanych kandydatów i 2000 działaczy terenowych aresztowanych, a represje w mniejszej skali dotknęły wtedy 100 tysięcy sympatyków i członków PSL-u. Było ich zresztą formalnie z legitymacjami wtedy 800 tysięcy. Czy dlaczego od tego nie zaczynamy? Mówimy już dzisiaj nie tylko o Poznaniu 56, ale mówimy o żołnierzach wyklętych. Ale czy pamiętamy, że bez wsi, która dawała ochronę i osłonę, ich by po prostu nie było? A czy chce nam się zajrzeć do pana profesora Zdewskiego, który policzył, że w latach 44-56 biogramy ludzi związanych z antykomunistycznym podziemiem 31% dotyczyło tych, którzy mieli chłopskie, znaczy byli związani z wsią i słowami. Mateusz Szytmar za Israelem Gutmanem podaje, że w 1999 roku policzył, że na 4115, bo wtedy ich było tylu sprawiedliwych wśród narodów świata, 1266 to byli chłopie, czyli mieszkańcy wsi, którzy ratowali. No dzisiaj już wiemy, po 20 latach odkryliśmy Kowalskich, Gulmów, Baranków Markową, tak, w której z trudem budujemy muzeum. Proszę pamiętać, że tam zginęła zamordowana rodzina, ale w kilku innych domach w tej samej Markowej ukrywali w społeczności miejskiej. Naprawdę wtedy jest bardzo łatwo odkryć, kto kogo przechowuje, bo to nie jest wielkie miasto. Inne rodziny, znaczy osoby, polscy Żydzi przetrwali do końca wojny, chociaż na oczach tych mieszkańców zamordowano siedmioosobową, znaczy rodzinę z siedmiu dzieci, a kobieta była w ciąży. Nie mamy świadomości, czyli jakby domagając się tej symbolicznej obecności w centrum, jako Polacy, wobec własnych peryferii jesteśmy, powiedziałabym, wielokrotnie bardziej bezwzględni. No, ja już nie mówię o kolektywizacji, która była wielką pierwszą i bardzo poważną klęską, mimo iż PSL przestał istnieć, bo ZSR, który potem powstał i miał tylko 100 tysięcy członków, niewiele więcej, to rzeczywiście partia, która ze wszystkich wartości zresztą musiała z agrarystycznych, spółdzielczych, takich, w których biznes, to dzisiaj jest naprawdę tragedia, że formacja ludowa w Polsce nie przetrwała, w sensie nie organizacyjnym, ale formacyjno-ideowym, bo być może mielibyśmy, tak jak w wielu innych krajach, cały ten nurt spółdzielczości i biznesu bezpiecznego, to znaczy takiego, w którym wspólnota i więzi międzyludzkie są równie ważne jak maksymalizacja zysku. Ja zresztą chcę Państwu zwrócić uwagę, że w większości normalnych, dobrze funkcjonujących demokracji ten nurt myślenia, który z własności ziemi, tak, czyli nawet może być 8 hektarów, 5 hektarów, 3 hektary, ale chłop na zagrodzie jak szlachcic, równy wojewodzie, czyli z takim etosem egalitarnym i własnością,
ze spółdzielczością, z poczuciem bezpieczeństwa budowanym na wspólnocie, we wszystkich normalnie dobrze funkcjonujących demokracjach formacje polityczne ruchu ludowego trafiły na prawo od centrum. Tak, już kończymy. To są te zaskakujące konsekwencje. A dzisiaj partie prawicowe od 20 lat walczą o to, żeby wybrać w konkursie na uśmierć Janusza Korwin-Mikke, traktując wszystko to, co wiąże się z ruchem ludowym, jako dla prawicowych partii kompromitujące albo niepotrzebne, co jest w perspektywie republikanów w Stanach, tak, którzy mają elektorat na południu i nie boją się nowoczesnych, zmodernizowanych, wykształconych z Nowego Jorku, ponieważ mają świadomość, że te dwa warianty dopiero budują demokrację. Jest jeszcze wiele zaskakujących konsekwencji tego marginalizowania, powiem na zakończenie o jednej. Jeśli zgodziliśmy się na to, żeby wieśniak znaczył, bo ja robiłam sobie co roku prowadząc zajęcia socjologii na administracji, na kierunku administracji Politechniki Warszawskiej, taki teścik, to znaczy prosiłam studentów o to, żeby wypisywali skojarzenia ze słowem wieśniak, rolnik, chłop. No i ze słowem wieśniak kojarzy się gorszość. Nie trzeba mieszkać na wsi. Wieśniak to jest ktoś, kto jest gorszy niż ja. Tak? Z różnych powodów. Słucha gorszej muzyki, źle się ubiera. Wieśniak. Nie przystaje do lepszego towarzystwa. Pozwoliliśmy na to, żeby przy akcesji do Unii Europejskiej obraźliwe, agresywne, nikczemne o rolnikach sformułowania bezboleśnie przechodziły przez media. Pozwoliliśmy na to, żeby elektorat partii wiejskich i partie, które je reprezentują, traktowane były w mediach jako najbardziej roszczeniowe, tak chyba zdecydowanie. To nie dziwmy się, że dzisiaj, jeżeli chcemy wykluczyć jakichś wyborców, to korzystamy z tego samego schematu, w którym nie egalitarny etos i równoprawność różnych rozwiązań, ale gorszość i gorszość. Gorszość, która dyskredytuje wyborców, dyskredytuje polityków, którzy ich reprezentują, a symbolem tego jest, bo ja nie urodziłam się na wsi, nie mam ziemi, nikt w mojej rodzinie nie ma ziemi, masa tam jest inżynierów, w ogóle urodziłam się na Górnym Śląsku. I opowiem historię autentyczną, kiedy ojciec inżynier dzwoni do syna inżyniera i mówi przez telefon: głosowałeś na PiS, zwariowałeś na PiS, głosują wieśniacy. Mówił stary inżynier do młodego inżyniera. Więc jeśli zgodziliśmy się na taką pierwszą zbudowaną na marginalizacji i wykluczeniu tego, co wiejskie i rolnicze w sferze symbolicznej, na taką operację, która się dokonała po 90 roku, to nie dziwmy się dzisiaj, że na niej można nadbudować wszystkie inne stygmatyzujące przeciwników politycznych schematy. I to są te zaskakujące konsekwencje. Dziękuję.